Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym zaprosić Was do malowania na nieoczywistym podłożu. Ja znalazłam kamienie, na których stworzyłam obrazy. I tak, na tym kamieniu przysiadł piękny motyl o nazwie Rusałka Bawik. Na tym z kolei zakwitł wiosenny hiacynt. Jak widzicie, takie kamienie mogą być piękną ozdobą, przyciskiem do papieru lub po prostu pięknym przedmiotem. Natomiast tutaj znalazłam kawałek drewna. Zrobiłam podmalówkę, ponieważ stwierdziłam, że będzie dobrze tu wyglądać dziupla, w której zamieszka sowa. Zapraszam do wspólnego malowania.
Tak wygląda nasza sowa na naturalnym kawałku drewna. Dziękuję za wspólne malowanie.